Stoję właśnie przed ogromnym wyborem, którą by tu. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w najnowszym vloczku. Stanęłam na białą sukienkę i na różowe buty, ale zaraz wam będę opowiadać. Wezmę was ze sobą, pokażę wam, w jakie fajne miejsce was zabieram. Podjechałam właśnie pod kwiaciarnię Ewę, najlepszą kwiaciarnię w Kielcach, ponieważ potrzebuję dwóch dużych bukietów. Bowiem Monika z Monimani i Milena z Flawless Lipstick otwierają razem salon. Dzisiaj jest otwarcie, będą w jednym miejscu, a nie w dwóch różnych, więc mega się cieszę. To są te dziewczyny, do których chodzę na rzęsy i na paznokcie. Idę po kwiaty. Tutaj, moi drodzy, jest wejście. To jest główna ulica, a tu jest wejście. Przy ulicy Jurajskiej, widzicie ten szyld? Jest Monimania, jest Flawless Lipstick. Oddalę i wam pokażę, bo mam takie oto piękne dwa bukiety dla nich. A, idziemy! Patrzcie, jakie piękne to będą stanowiska do makijażu. Patrzcie, jakie pięknej urody w ogóle. Wszystkie tutaj są detale. Tam są lakiery, tam jest Milenka. To są pyszne rzeczy. Cudnie, cudnej urody będzie salon. O, a tu jest pokój, gdzie ja będę też spędzać czas. Tutaj rzęski się robi. Fajnie, zobaczcie, jaka piękna leżanka. Cudnie. A to kwiatki ode mnie. O, a tu będą robione stópki. Patrzcie, jak super. Teraz już tak na chłodno i przede wszystkim w dobrym świetle, czyli bez słońca, a mogę wam opowiedzieć. Zawsze wam tutaj we vlogach mówię, że jeżdżę do Moni na paznokcie. Zawsze wam mówię, jakie tam dziewczyny mają nazwy, czy właśnie, że do Mileny na rzęsy. No i postanowiły dziewczyny, że otworzą jedno miejsce, w którym będą obie, więc bardzo fajnie, ponieważ no w ogóle... O, czekajcie, muszę skręcić. Ponieważ w tym momencie można się umówić na dwie rzeczy naraz. No trochę czasu się tam spędzi, ale mimo wszystko nie trzeba na przykład tego rozkładać na inne dni. Więc no fajnie, fajnie. Poza tym, kurczę, to jest zawsze taki krok do przodu. Mega się cieszę właśnie z powodu dziewczyn. Bardzo, bo tak jak wam wielokrotnie mówiłam, ja kibicuję dobrym ludziom, ja trzymam za nich kciuki i po prostu, no one zresztą są tak wspaniałe, tak fantastyczne, bo my się nie znamy długo, ale... Bo my co prawda z dziewczynami nie znamy się jakoś specjalnie długo, szczególnie z Mileną, tą dziewczyną od rzęs, a na przykład z Monią nie znałam się nigdy zbyt blisko, tak? Ale one są obie... Muszę tak trzymać. Ale one są obie tak ciepłe, są tak życzliwe, tak sympatyczne, że po prostu no, człowiek się czuje, jakby je znał od zawsze, tak? Jakby to były naprawdę no, cudowne przyjaciółki. Od po prostu zawsze. No, one są super, jak się do nich idzie, to można o wszystkim pogadać. One nie plotkują o ludziach, nie mówią przede wszystkim też złych rzeczy. No jest super atmosfera, więc po prostu człowiek się czuje naprawdę jak w jakimś super ekstra miejscu, takim wypoczynkowym, z dobrą przyjaciółką. Więc ja im zawsze mega mocno kibicowałam. No i zresztą zawsze wam tutaj je też chwaliłam, tak? A teraz właśnie jeszcze jak otworzyły salon, no jestem w niebo wzięta. Przyszłyśmy z Monią na festiwalowe jedzenko, tak? Mamy krewetki na grzance, mamy mojito bezalkoholowe. Dobre krewetki, Wiki? A ty masz to samo mojito, wiesz o tym? A nie, bo ty masz lemoniadę. Pyszne rzeczy. Oczywiście się skapnęłam już w trakcie jedzenia, bo jestem taka głodna. To są takie dobre rzeczy. Mamy dorsza na fasolce, przepyszne i z cytrynką. Teraz jeszcze czekamy na deser na koniec. A na deserek pyszne ciasto z bitą śmietaną. Niam, 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 niam. Ślinka cieknie. A kuku, cześć! Bierzek się w sercu. Nie tylko do bitej śmietany. Z tego twojego ślinka. Niam, niam, niam. Co ci pisałam? Nie? Ale dobre rzeczy. I muszę się wam poskarżyć, bo kulka się nie chce rozebrać. Nie.
Nie ma swoich na wieloryby. Mnie namawia, żebym się tutaj rozebrała, a ona sama nie będzie. Ona dzieci będzie pilnować. W sumie jest jakiś plus tego. Ale pyszną mrożoną kawkę zrobiła. Ciasto jest. No i idziemy się kąpać. Albo muszę lepić sobie tak. Proszę ciebie. Stawiajcie łapki w górę. Guziaka. Fajny chill, Micia. Ale u cioci Kulki jest fajnie, co? Polizało mnie. Mamo. Tak, kot się ciebie tak boi, no naprawdę. No mnie się kot przestraszy. Gupolu mały. Ale jest fajnie. Patrzcie, jakie ma Kulka piękne kąciki u siebie w domu. Przecudownie to wygląda, nie? Szunie, no szunie. Uwaga, Szyszko, pu! Subskrybujcie, łapki w górę! Na dwa takie wielkie targi. Ale pamiętajcie, zasubskrybujcie i łapki w górę. A subskrypcje tam na dole i łapki tak samo.